Piąta Księga Mojżeszowa, komentarz autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha do rozdziału 18. Nadejście innego proroka. Jest to Boże źródło dla ludu Bożego o każdym czasie i na każdym miejscu. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, zdradzają nam, kto jest tym prorokiem. Jest nim nasz godny uwielbienia Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział, wersety 19-23. Jakże wielkim jest przywilej, by słuchać głosu takiego proroka. To głos Boży przemawiał przez usta człowieka, Chrystusa Jezusa. Nie z grzmotami, błyskawicami i ogniem, lecz łagodnym głosem miłości i miłosierdzia, które ze swoją uśmierzającą mocą docierają do złamanego serca i przygnębionego ducha, jak krople rosy opadające na spieczoną powierzchnię ziemi. Nie zapominajmy jednak nigdy o tym, że głos ten przemawia do nas z Pisma Świętego, z tego cennego objawienia, na które Piąta Księga Mojżeszowa raz po raz zwraca uwagę. Głosem Pisma jest głos Chrystusa, a głosem Chrystusa jest głos Boży. Nie potrzebujemy nic więcej. Gdyby ktoś w swoim zuchwalstwie twierdził, że przynosi nowe objawienie, naukę, której na próżno szukalibyśmy w Piśmie Świętym, musimy obejrzeć je w świetle Słowa Bożego i odrzucić wszystko, co nie jest z nim zgodne. Nie bój się go. Fałszywi prorocy przychodzą zwykle z wielkim zuchwalstwem, porywającymi słowami i sprytnie upozorowaną świątobliwością. Próbują otoczyć się pewną godnością i autorytetem, aby zwieść nieświadomych. Nie są jednak w stanie ostać się przed przenikającą wszystko mocą Słowa Bożego. Nieraz wystarczy tylko jeden werset, by obnażyć ich poglądy i odebrać grunt ich nietrzeźwym niby objawieniom. Kto zna głos prawdziwego proroka, nie będzie słuchał głosu innych. Wszyscy, którzy usłyszeli choć raz głos dobrego pasterza, nie pójdą za obcym. Porównaj Ewangelia Jana, 10 rozdział.